Dzień dobry. Wieje strasznie. Dzisiaj zawieram Was do obory moich rodziców. Troszkę sobie opowiemy o tym, jak ona wygląda. Opowiem Wam, jakie są wady, jakie są zalety obory uwięziowej. No i pomówimy sobie też trochę o rasie Jersey. Wchodzimy do obory. Będzie trochę ciemno w oborze, ale może jakoś damy radę. Tutaj jest stojarka. Tu jest takie miejsce na paszę, która tędy się sypie z tego silosu. To jest pasza treściwa. A tutaj mamy, chociaż nie widać dobrze, tutaj mamy zbiornik na mleko. Dobrze, idziemy sobie do obory. O, i tutaj mamy nasze krówki. Po jednej stronie jest 11. 11, o, tutaj mamy. Może nie być dobrze widać, ale postaram się zrobić tak, żeby cokolwiek było. O. I tutaj po tej stronie też jest 11 stanowisk, ale aktualnie krów jest 10, tamto na końcu jest wolne. Cała obora jest zrobiona tak na kształt litery L. Tutaj mamy taki korytarz. Widzicie, jak krowy stoją. Tak trochę dziwnie, no ale tak sobie moi rodzice wymyślili. Tutaj z tej strony są poidła. Są dwa poidła na każdą sztukę. No i oczywiście stoją na słomie, co ma naprawdę duże plusy, bo tutaj nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o kulawizny. Bardzo rzadko się coś takiego zdarza. Te cztery tutaj sztuki, te dwie i te dwie, to są krowy, których się nie doi. Tutaj są jałówki, tu są krowy zasuszone. I cały ten budynek, w którym teraz jesteśmy, to jest nowa część. Ta nowa część powstała w 1996 roku. Moi rodzice gospodarstwo mają od 1991 roku. A tam teraz idziemy do drugiej części. To jest stara część. Cała obora ma taki kształt litery L. I ta obora tutaj się, zobaczcie, tak zakrzywia. I tutaj mamy zasuszone i jałówki, a tutaj mamy krowy, które się doją. Tutaj akurat się nie doi. Tutaj stoi razem 7 sztuk i tutaj też stoi 7 sztuk. Jeszcze pójdę z Wami do maluchów. O, bo tutaj, zobaczcie, stoją maluchy. O, tu jest jeden maluch, a tutaj druga królewna. Jest śliczna, taka malutka. W ogóle co chciałam powiedzieć, jeżeli jesteśmy jeszcze przy cielakach. Słuchajcie, pamiętajcie, że najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o profilaktykę, to jest sucha ściółka. Sucha ściółka to jest podstawa, żeby zapobiegać różnego rodzaju chorobom i biegunkom. Chociaż oczywiście ta jakby cała przyczyna biegunek jest bardziej złożona, ale to podstawa jest, po prostu to jest podstawa. A ja dzisiaj chciałam zwrócić uwagę na pasożyty. Też podstawą, jeżeli chodzi o pasożyty, to jest to, żeby cielak miał sucho. Jeżeli nie będzie miał sucho, to możemy mieć duży problem z pasożytami. Jak się objawiają pasożyty? Ten tutaj cielaczek, który zresztą jest bardzo ufny, jak widzicie, jest bardzo ładny, sierść ma błyszczącą i tak dalej. Jeżeli mielibyśmy cielaka, który miałby pasożyty, to tak, brzuszek by miał taki wzdęty, sierść by miał taką matową, taką sterczącą i wyglądałby jak taki mały kudłacz, jak taka trochę szczotka. Pasożyty, o tym się nie mówi u nas w kraju za specjalnie dużo. Pasożyty, co one powodują, jaki jest tutaj z nimi problem? Jeżeli zaatakują cielęta, bo te starsze krowy to już mniej, ale jeżeli zaatakują cielęta, to one spowolnią ich rozwój i zdarza się tak, że jałówka będzie miała, nie wiem, 9 miesięcy, a będzie wyglądała na 7. I to się oczywiście potem przełoży na wydajność mleczną, no bo jeżeli jałówka zahamuje swój wzrost, to tak samo będzie zahamowany wzrost gruczołu mlekowego i tak dalej. O, tutaj mamy jeszcze jednego śliczną królewnę, która tak wygląda. Tutaj mamy te kojce indywidualne dla tych maluchów. O, tu też sobie, tutaj może nie widać za bardzo, bo jest ciemno, a tutaj też stoją śliczne królewny. Ten się trochę boi, ten jest zdecydowanie bardziej ufny. Dobra, idziemy dalej. Spokojnie. Idziemy dalej. Pokażę Wam jeszcze tam dalej, jak to wygląda. O, tutaj mamy te, które są zasuszone.
A tutaj mamy jeszcze cielaczki. Idziemy do cielaków. Tutaj mamy jeszcze jedną kiszonkę. Tu mamy dwie sztuki. O, tam jest jeden. Tam jest drugi. Ja mam oczywiście włączony flash, dlatego takim się oka, oczy odbijają. O, a tutaj są takie starszaki. Tutaj jest ich cztery. Tylko one tam się schowały. One są bardzo ciekawskie. Jeszcze nie będę tam dalej podchodziła, ale jakbym podeszła, to one by mnie lizały. Wiecie, ciągały za rękaw. I tak dalej. No to tutaj jesteśmy w tej oborze starszej. To wszystko, co jest zrobione z czerwonej cegły, to jest część, która powstała w 1960 roku. I moi rodzice, jak już pobudowali tą nową część, to potem to sobie przerobili wszystko i zrobili większą część. Czyli tak, tutaj mamy 7, tutaj mamy 7, tu mamy 11 i tam mamy 11. Ja jeszcze przejdę tutaj do tych naszych. I jeszcze chciałam powiedzieć bo pytaliście mnie w komentarzach, ile wytrzymują najwięcej laktacji to bydło. Mamy tutaj taką rekordzistkę, słuchajcie. To jest ta krowa, o. Pokażę wam ją bliżej. O, to jest ta, która jest tutaj już 9. laktację. I tutaj tak średnia laktacja. No ale to już jest taka, wiecie, seniorka, że tak powiem. I tutaj z rogami trzeba by je było przyciąć i tak dalej. Tutaj średnio laktacji to krowy wytrzymują tak 7, 8, 6 się zdarza. Ale generalnie całkiem jest dobrze, jeżeli chodzi o wytrzymałość laktacji. Ale też trzeba powiedzieć, że moi rodzice nie stosują bardzo intensywnego żywienia. Dlatego, że tutaj jest stosowany wypas pastwiskowy od tak naprawdę maja do października, końca. No i one przez ten czas tak naprawdę są na pastwisku. Mają przede wszystkim pasze objętościowe do oporu. Paszy treściwej nie jest tak bardzo dużo. No ale są bardzo zdrowe, mają zdrowe nogi. Nie ma w zasadzie większego problemu, jeżeli chodzi o zapłodnienia. Ale to też jest właśnie spowodowane tym, że nie są bardzo mocno żywione, tak jak HF. Ale też wiecie, no to jest inna produkcja mleka. Tutaj średnia wydajność to jest około 7000 litrów. A wiadomo, że HF, jeżeli jest odpowiednio żywiony, ma odpowiednie warunki, jest w stanie zrobić 12. Ale to bydło, które tutaj jest, charakteryzuje się rzeczywiście długowiecznością. I zobaczcie, one też, nie wiem, czy mi się to uda uchwycić, ale one mają taką bardzo ładną, lśniącą sierść. To znaczy, że rzeczywiście są zadbane, zdrowe i dają sobie bardzo dobrze radę. Jeżeli chodzi jeszcze o Jersey'a, to chciałam powiedzieć, że co jest ważne, na co trzeba zwrócić uwagę. Tutaj moi rodzice na przykład mówią, że podstawą jest wybór odpowiedniego nasienia. I polecają przede wszystkim buchaje angielskie i duńskie. Do tej hodowli. Trzeba też powiedzieć, że Jersey to jest taka rasa, która jest w stanie zjeść wszystko. Mówi się, że ona jest w stanie zjeść, nie wiem, witkę brzozową i z tego da mleko. I to jest prawda, bo to jest rasa, która naprawdę ma małe wymagania, jeżeli chodzi o paszę. Jest w stanie zjeść trawę na przykład gorszej jakości niż HF, której najprawdopodobniej by nie zjadł. Ale jeszcze jak rozmawiamy w ogóle o bydle, to ja cały czas będę przypominać o tym, że strasznie ważna rzecz to jest woda. Jeżeli macie takie pojdło jak tutaj, takie z języczkiem, to trzeba sprawdzać często, czy one działają. Czy ten języczek odpowiednio funkcjonuje tak, jak powinien. Bo wiecie o tym. Już mówiłam, że krowa, jeżeli tej wody nie ma, to ona nie będzie piła. Nie będzie stała i czekała godzinę, żeby na to, żeby wiecie, żeby ta woda nam nakapała i żeby się napiła. A 80% mleka to jest woda i to jest podstawa, żeby to było dobrze. O, to są takie ładne. Dlaczego moi rodzice w ogóle zdecydowali się na tą rasę Jersey? Przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Jak oni zaczynali tutaj, że tak powiem, całą tą swoją przygodę z gospodarstwem i był ten 91 rok, to ta genetyka, która jest obecnie, jeżeli chodzi o HF-a, to była na zupełnie innym poziomie. I krowy
miały problemy zdrowotne. A jeżeli zrobili moi rodzice domieszkę Jerseya, która potem w ogóle jakby zdominowała też stado, bo jednak przeszli na tą rasę, to zdecydowanie polepszyła się zdrowotność. Druga sprawa to jest taka, że mamy bezproblemowe wycielenia. Te krowy cielą się same. Jeżeli są tutaj w oborze, no to moi rodzice raczej nie ingerują w porody. Oczywiście to już są doświadczeni hodowcy i oni wiedzą, że jeżeli coś się dzieje, to trzeba krowie pomóc. Ale jak zaczyna się poród, oczywiście wiadomo, że trzeba do tej krowy pójść, wstać i sprawdzać w nocy na przykład. Ale jeżeli zaczyna się poród i widzą, że nic się nie dzieje, no to starają się nie pomagać i dzięki temu tutaj nie ma jakichś problemów z macicami, z pęknięciami pochwy i te kolejne porody są raczej, naprawdę rzadko się zdarza, żeby tutaj cokolwiek się działo. Cesarskie cięcie ja osobiście pamiętam tylko raz, jak było, od tego 91 roku. Także bardzo rzadko się zdarza, żeby coś takiego się działo. Poza tym jeszcze dodam, że nawet jeżeli jest krowa, która jest zapłodniona HF-em, to też bardzo dobrze sobie radzi z wycieleniem. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o plusy samej obory uwięziowej, to pierwszy plus jest taki, że bardzo łatwo oddzielić sobie grupy technologiczne. Wiadomo, gdzie są krowy zasuszone, wiadomo, gdzie są krowy dojne i dzięki temu bezproblemowo jesteśmy w stanie zadawać pasze, bo po to dzielimy krowy na te grupy technologiczne, żeby dawać pasze jakby zgodnie z przebiegiem laktacji. Te, które są w szczycie laktacji, czyli około 3 miesiąca, powinny dostawać więcej, a te, które są w zasuszeniu albo w końcówce laktacji, nie wiem, 270 dzień na przykład, no to one muszą już stopniowo z tej paszy treściwej, bo mówimy o treściwej, schodzić. No i to jest bardzo łatwo kontrolować. Druga sprawa, że tutaj, jak krowy są na słomie, to one są bardzo czyste też. Nie wiem, czy wy to widzicie. I to dojenie przebiega w zasadzie sprawnie, no bo podchodzi się tylko z dojarką. To nie jest jakieś, wiadomo, bardzo duże stado, ale podchodzi się z dojarką. Robimy udoj, który trwa tak naprawdę godzinę około. No i w zasadzie jest wszystko dobrze. Krowa w tym czasie sobie je, więc też nie ma problemu jakiegoś takiego, żeby coś tutaj się działo. Chociaż muszę powiedzieć, że krowy tej rasy to są krowy, które są takie bardzo żywe. One są żywiołowe i jeżeli trafi się taka sztuka, wiecie, charakterna, to po pierwsze trzeba uważać, ale to w przypadku HF-a też trzeba uważać, ale te są zdecydowanie takie, wiecie, bardziej skoczne, no i mocniej, znaczy i tak częściej potrafią kopać, szczególnie jeżeli podchodzi do nich nowa osoba. Ale no to też nie jest taka masa jak w przypadku HF-a, więc jakby coś się działo, to też jest trochę bezpieczniej. O, tak sobie tutaj leżą. Ładne. A właśnie, jeszcze coś chciałam powiedzieć. Jak wchodzimy do obory, słuchajcie. Jak wchodzimy do obory, to krowy powinny leżeć. Jeżeli krowy leżą, większość leży. One teraz wstały, no bo ja tutaj chodzę, wiecie, świecę im i tak dalej. Ale jeżeli krowy leżą, tak jak tam, o, bo jak tutaj weszłam, to one wszystkie leżały. To znaczy, że jest dobrze. To znaczy, że one mają odpowiednią paszę, one nie ryczą i wszystko jest w porządku. No, taka ładna. No, trzeba przyznać, że są bardzo efektowne i zazwyczaj, jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj do nas albo widzi na pastwisku, to przychodzą ludzie, pytają, czy mogą sobie obejrzeć albo nawet, czy mogą zrobić zdjęcie. To by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.